witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka akwariowa, kosiarka lub grubowarg syjamski, Crotochelius oblongus. Grubowargi syjamskie to są wesołe, ruchliwe, zwinne rybki, przypominające swoją budową grubowargów zielonych, które swoim kontrastowym obarwieniem oraz niezwykłym sposobem pływania noszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Grubowargi syjamskie pochodzą z południowo-wschodniej Azji, z Tajlandii, Wietnamu, Laosu i Kambodży. Zamieszkują rzeki Mekong i Chao Phraya oraz ich dorzecze. Preferują płytkie, dobrze oświetlone akweny z piaszczystym lub kamienistym dnem, często w bliskości zanurzonych konarów i korzenie drzew, gdzie rosną blony. W okresie pory deszczowej migrują do głębszych i błotnistych wód, gdzie i odbywa się tarło. Po raz pierwszy gatunek opisał Blecker w 1860 roku. Grubowargi syjamskie to są środkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie grubowargi nie tylko prezentują się ciekawiej, ale także pokazują bardziej naturalne zachowania. W mniejszych grupach mogą być płochliwe i agresywne. Poza tym osobnik dominujący może zastraszać pozostałych i może nie dopuszczać ich do pokarmu. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc w akwarium powinien być powyżej 200 litrów. W akwariach dorastają do 7-9 cm, płodność osiągają w wieku 2 lat, żyją do 10 lat. Grubowargi syjamskie mają szaro-brązowe, niskie, wydłużone, przypominające torpedę ciało, z czarną, zigzagowatą pręgą, biegnącą od piska do końca pletwy ogonowej i przezroczystymi pletwami. Grzbiet brązowy z obrzeżonymi na czarno łuskami. Otwór gębowy w położeniu dolnym z parą wąsików. Gatunek jest często mylony z grubowargiem złotopręgiem. U grubowargów syjamskich czarna pręga biegnie do końca pletwy ogonowej, a u grubowargów złotopręgich do nasady ogona. Grubowargi syjamskie mają jedną parę wąsików, a złotopręgie dwie pary. Czarna pręga u grubowargów syjamskich zigzagowata, a u grubowargów złotopręgich prosta. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców podobnym wieku. Grubowargi syjamskie preferują dobrze oświetlone akwaria z gęstą roślinnością, licznymi kryjówkami i korzeniami, grotami z łagodnymi krawędziami, ponieważ lubią wciskać się w różne szczeliny. Rybki lubią wyskakiwać z wody, właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą. Zalecane również w akwarium z grubowargami syjamskimi, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody: temperatura 23-26, pH od 6 do 7,5, GH od 1 do 15. W naturalnym środowisku grubowargi syjamskie odżywiają się algami, resztkami roślin i innym fitoplanktonem oraz towarzyszącymi im mikroorganizmami. Karmić rybek można suchymi pokarmami z dodatkiem spiruliny, tabletkami Tetra Pleco Tablets lub wafelkami Spirulina Wafels, a także mrożoną dynią, cukinią, sparzonymi liśćmi salaty,
szpinaku lub mniszki, tuskannym grochem, ogórkami itd. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Grubowargie syjamskie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z górami watymi, żyworodkami, kiriskami, skalarami, neonami, kardynalkami, byszczykami. Nie poleca się natomiast trzymać ich wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami z jezior Malawy i Tanganyiki. Rozmnażanie. Rozmnażanie grubowargów syjamskich jest bardzo trudne. Obecnie rybki rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.